Tuż za mną rozciąga się przepiękny odcinek Narwi, która na niedługo, tuż przy twierdzy Modlin, wpadnie do Wisły. Ja bardzo serdecznie witam Państwa w programie Ochotnicy i Gospodynie, czyli jak mazowieckie organizacje pozarządowe angażują się w bezpieczeństwo. Ten program pokazywać Państwu będzie codzienną działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wspomagających te jednostki kół gospodyń wiejskich. Bardzo serdecznie zapraszam. Rzeka Narew w tym miejscu wygląda na rzekę bardzo spokojną. Czy tak właściwie jest? Każda woda jest niebezpieczna, natomiast rzeka Narew jest na tyle specyficzna na tym odcinku od Zapory w Dębę, od Zalewu Zegrzyńskiego, że tutaj zmienne poziomy wody są. W ciągu doby może to być też i do 1,5 metra różnicy. Głębokości rzędu od 8 do 9 metrów, ale to bardzo rzadko w tej chwili się zdarza. Natomiast no, jest to rzeka. Jest to rzeka, nigdy nie można powiedzieć. Ona się co roku zmienia. Mhm. A czy Narew jest rzeką rwącą, czy raczej sunącą się tak? 3 do 5 metrów na sekundę mniej więcej to jest prędkość. To też zależy, czy jest rzut wody na zaporze w dębę, czy nie. No, ale jest to nurt płynący cały czas. Do jakich przypadków wypływacie albo wyjeżdżacie najczęściej tutaj na tym odcinku Narwi? Mamy sporo przypadków takich właśnie wypłynięć po alkoholu, wpław, próba pokonania rzeki. Kto jest mocniejszy, ja czy rzeka? No tak, bo ta rzeka nie jest szeroka tak naprawdę. No nie, nie, ale jest rzeką i płynącą rzeką. Dodatkowo mamy tutaj dość duży ruch kajakowy, dlatego że 3 km w górę rzeki, w górę Narwi, wpływa do Narwi w Kra. A jakim sprzętem dysponujecie? Na dzień dzisiejszym dysponujemy 5 łódkami z różnych rodzajów silnikami, różnej mocy, z skuterem wodnym. Suzuka zakupiona w ubiegłym roku ze środków wojewody Urzędu Marszałkowskiego. Łódka też zakupiona ze środków Urzędu Marszałkowskiego. No jest trochę tego sprzętu. Ale słyszy mnie pan? Co się stało? Słyszy mnie pan? Już jesteśmy, za chwilę panu pomożemy. Spokojnie, proszę. Macie i deskę? Wszystko w porządku? Słyszy mnie pan? Czarek, płyniemy do brzegu. Halo? Halo, słyszy mnie pan? Czarek, do brzegu, szybko. Torba R1-ka. Daj torbę. Jeżeli jesteśmy świadkami zdarzenia nad wodą, co powinniśmy uczynić? Powiadomić najbliższą jednostkę ratowniczą. Natomiast w tym wypadku nad wodą używamy telefonu 601, numeru telefonu 601-100-100, ewentualnie 112, Centrum Powiadamiania Ratowniczego. I te jednostki zgłaszają jednostce najbliżej położonej miejsca zdarzenia wypadek. Jako świadkowie takiego zdarzenia, które wydarzyło się na wodzie, jakich informacji powinniśmy udzielić dyżurnemu, żebyście dotarli jak najszybciej? Miejscowości przede wszystkim. Ci Państwo muszą wiedzieć, w jakiej miejscowości to się wydarzyło, na jakiej akwenie, czy to jest jezioro, czy to jest rzeka. No właśnie, otrzymujecie takie zgłoszenie, macie już wyznaczone miejsce. Co się dzieje dalej w jednostce? Ratownicy przygotowują się do wypłynięcia, to jest czas do 3 do 5 minut. Torba medyczna, odpowiednie zabezpieczenie osobiste, czyli kamizelka. Odpalają sprzęt i wypływają. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy wiemy, ale powtórzmy jeszcze, jak powinniśmy się zachowywać nad wodą? Tam, gdzie jest możliwość taka, korzystać z kąpieli, gdzie są ratownicy. Idziemy na spływ, czy to jakiś grupowy, czy to pojedynczy, kajakiem. Kamizelki asekuracyjne po prostu zakładać.
i odrobinę rozsądku zachować w tym wszystkim, co robimy. Fantom szkoleniowy. Na nim ćwiczy się proces resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli przywrócenia funkcji życiowej osobie, która jest nieprzytomna. I dobrze, jak się ćwiczy na fantomie? Na fantomie się ćwiczy bardzo podobnie jak na... to jest bardzo podobne jak w prawdziwych przypadkach, w prawdziwych zdarzeniach. Osobę, którą wyciągamy z wody, z perspektywy ratownika mogę powiedzieć, że już płynąc do brzegu, jeżeli osoba nie oddycha, uzależniamy drogi oddechowe. To jest najważniejsze, żeby wylała się woda, która ewentualnie zalega gdzieś w drogach oddechowych. I wdechy. 10-15 wdechów. Żeby go natlenić. Tak, żeby go natlenić bez jeszcze ucisków. Mhm. Potem, jeżeli już go mamy położonego na plaży, zaczynamy od ponownego udrożnienia dróg oddechowych, 5 wdechów ratowniczych i 30 uciśnięć. Powtarzamy tą czynność tak długo, dopóki dopóki tej osobie nie przywrócimy tych czynności. Albo do przyjazdu... Albo do przyjazdu zespołu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Nachylamy się i tutaj na policzku czujemy oddech i patrzymy na klatkę piersiową, czy się unosi. No i wiemy już... Jesteśmy w stanie stwierdzić, jaka jest sytuacja. Jeżeli pacjent nie oddycha, musimy zacząć reanimację. Uciskamy gdziekolwiek? Nie, mamy trójkąt pomiędzy mostkiem a słupkami. Układamy sobie mniej więcej w tym miejscu i zaczynamy. 30 uciśnięć. Bardzo ważne jest, żeby były proste łokcie, proste i całym ciałem. To nie jest praca samymi rękoma. Trzeba pracować całym ciałem, bo to jednak jest dość mocny wysiłek fizyczny. Musimy mieć siłę to robić przez długi czas. No właśnie, czas. Przypomnijmy, że jak już rozpoczniemy resuscytację krążeniowo-oddechową, to wykonujemy do momentu, kiedy ktoś nas zmieni, tak, albo przyjedzie zespół pogotowia ratunkowego i też nas zmieni. Tuż za mną budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownym. Moim gościem jest ogniomistrz Krzysztof Psych. Panie Krzysztofie, jak wielkim obszarem obejmujecie swoje działania? Nasz obszar jest bardzo duży. Nasza jednostka jest z tradycją już w 19 roku. Obchodziliśmy jubileusz stulecia, także jest najstarszą jednostką. Zdarzeń na naszym terenie jest bardzo dużo. Jeździmy do wszystkiego, do wypadków, do powodzi, do pożarów, no praktycznie do wszystkiego. Czy zawsze pojawia się pytanie, czym różni się ochotniczy strażak od strażaka pracującego normalnie na etacie w Państwowej Straży Pożarnej? Tym się różni, jest każde wezwanie o każdej porze dnia i nocy. Dnia i nocy, tak? Praktycznie zawsze, czy rano, czy wieczorem ochotnicy zawsze zbierają się i nie ma, że to tamto, tylko... 2 średnie wozy ratowniczo-gaśnicze. Co w takim wozie strażackim się znajduje? Sprzętowo to praktycznie na tym samochodzie mamy to samo, co może być na ciężkim. Także mamy tutaj ratownictwo techniczne, pierwsza pomoc i wszystkie sprzęty, które nam służą do pomocy. Czy możemy zobaczyć? Oczywiście, zapraszam. Także tutaj tak, podstawowy sprzęt do ratowania w wypadkach, czyli Lukas, narzędzia hydrauliczne, które pomagają nam w wycinaniu osób poszkodowanych. Oczywiście pierwsza torba medyczna PSPR 1. Przecinaki. Tak, tutaj są nożyce, rozpieracz, nożyce, tutaj kolumnowy jest, mamy, także mamy hydraulikę bardzo profesjonalną, bardzo dobrą, która się sprawdza. Sprzęt podręczny. Deska, kołnierz. Tak, czyli tak, jeżeli jeździmy, czyli deska musi być obowiązkowa, torba oczywiście z butlą, z tlenem dla poszkodowanego. Piły motorowe też na wyposażenie, to jest piła ratownicza, która tam służy do przeważnie do do wycinania. Tak, zaraz tam pójdziemy z drugiej strony, obejrzymy. No, tutaj chodzi. Również piły do stali, do betonu. Mhm. A i tu jest to natarcie, tak? Tak, to jest szybko natarcie. Tak. I nie ma zupełnie żadnego problemu. Szybkiej takiej reakcji. O! Nie przeszkadzamy w takim razie. Dobrze. Dobra, idziemy.
osoba poszkodowana, dobra, szybka natarcie. Panie Krzysztofie, jak wyglądała akcja ratunkowa, to wszyscy widzieliśmy przed chwilą, ale teraz postawmy się w pozycji świadka takiego wydarzenia. Co on powinien zrobić, jeżeli jest świadkiem takiego wydarzenia? Tak, najważniejsza rzecz to jest życie i zdrowie własne przede wszystkim. Widzimy takie zdarzenie, to pierwsze co kolejności musimy zadzwonić na numer alarmowy 112, powiadomić służbę. A jeżeli uznajemy, że osoba jest nieprzytomna, czyli nie ma żadnej reakcji, tak jakby, która by wskazywała na to, że jest przytomna, co możemy zrobić na miejscu, żeby pomóc Wam, strażakom? Na miejscu tak, no to już przede wszystkim odłączyć, jeżeli to samochód chodzi, to odłączyć samochód. Mhm. No dobrze, przyczyną takiego zdarzenia mogą być różne czynniki. Może być nieostrożność kierowcy, może być zwierzę, które wybiegło na ulicę, ale często na takich drogach, jak tutaj widzimy, może to być też pieszy, który nie porusza się tak, jakby jak poruszać się powinien po takiej drodze. Powinna się poruszać, jak jeżeli samochód z tamtej strony nadjeżdża, to powinniśmy iść w tamtą stronę, co samochód. Czołem do samochodu. Żeby ta osoba go widziała i my, żebyśmy mieli kontakt z nim. Ewentualnie takie dodatkowe można opaski sobie, każdy może się wyposażyć w takie fajne odblaski, tak, bardzo fajne odblaski, wygodne, małe, dla dzieci, dla dorosłych, bardzo fajne. Czego nie powinniśmy robić, będąc świadkami takiego wypadku? Przede wszystkim opuszczać miejsca zdarzenia. Czyli czekamy na straż pożarną, bo służby, które przyjadą. Wtedy przekazujemy ewentualnie całą informację, którą nawiązaliśmy z poszkodowanym, wtedy wiemy, czy on jakieś leki przyjmuje, czy nie przyjmuje, ewentualnie taki wywiad z nim przeprowadzić i szczegółowo przekazać to pogotowiu, ewentualnie strażakom. W ulicy Czarnińskiej gospodarne i wyjątkowe kobiety i gospodarni wyjątkowi mężczyźni, czyli ci wszyscy, którzy działają w ramach Koła Gospodyń Wiejskich Wólczanki. Co jest Waszą statutową działalnością? Naszą statutową działalnością jest przede wszystkim działalność na rzecz mieszkańców naszej wioski, czyli w ulicy Czarnińskiej. Czy coś podczas panującej obecnie pandemii w działalności koła się zmieniło? Koło wystąpiło z inicjatywą, żeby złożyć wniosek łącznie ze Strażą Pożarną w sąsiedniej miejscowości o dotację na zakup środków ochrony na czas pandemii. Mhm. I wyście się zajmowali potem dystrybucją tych środków? Tak, wszyscy mieszkańcy dostali pakiet tych środków. I to nie ma znaczenia, czy to były osoby starsze, czy to osoby były młodsze, wszyscy mieszkańcy dostali. Czyli poza statutową swoją działalnością również prowadzi się taką działalność prewencyjną, tak? Można tak powiedzieć. Uświadamiającą nawet. Bo... Uświadamiającą, bo wiele osób też pytało, z jakiego tytułu to zostało zakupione, kto to kupił i dlaczego to jest rozdzielane. Więc my, rozdzielające osoby, między innymi ja i jeszcze kilka osób, miałyśmy za zadanie tłumaczyć to, żeby ludzie mieli tą świadomość. Zorganizowaliśmy je dodatkowo, obecnie jest akcja dla kół, szczepimy się razem i wystąpiliśmy z wnioskiem, żeby taką imprezę, czyli festyn, zorganizować. Wówczas osoby miały szansę, żeby skorzystać z tego i zaszczepić się jednocześnie koniec. Ochotnicy i gospodynie, czyli jak mazowieckie organizacje pozarządowe angażują się w bezpieczeństwo? Odpowiedź jest bardzo prosta. To są ludzie, którzy cieszą się niezwykłym zaufaniem społecznym, zarówno strażacy, jak i koła gospodyń wiejskich. Te niezwykłe tradycje wywodzące się z ochotniczych straży pożarnych i te niezwykłe relacje, które budowane są w koła gospodyń wiejskich, to nieoceniony skarb.